Dobrze, witam Państwa tutaj na Metro Młociny jesteśmy i ruszamy dalej. Tak, nie ma co zatrzymywać się. Słonego widziałem tam taką galerię Młociny, więc zobaczymy co to jest. Ale oczywiście naszym moim teraz celem jest galeria północna, no bo ta lepsza oczywiście. Więc, co dużo mówić, zaczynamy. Po 10-minutowej przerwie mogę jechać dalej, a nawet większe. Lecimy. Zaczynamy. Witam Was tutaj, cześć, Jerzy Mzosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Avizorz w sprawie Nawet Lillo. Dzisiaj mam aż 49 odcinek, więc powiem, że całkiem nieźle. Dzisiaj mamy kolejny odcinek oczywiście z serii Kierunek Białęka. I dziś dojedziemy nawet na Białękę, dzięki czemu będziemy mieli trochę inne utwory oczywiście niż to, co mieliśmy zazwyczaj. Ale spokojnie, po kolei. Najpierw zaczynamy sobie naszą trasę magiczną od Metra Młociny. Jakby coś, 50 odcinek będzie trochę specjalny, ale 51 odcinek z poza prawem, bo jednak 51 odcinków to dużo. Będzie swoim hitem na tym kanale, jeżeli chodzi o tę serię. Ale oczywiście nie będę nam tutaj nic teraz zdradzać. Zobaczymy jak to wyjdzie. To się zobaczy. Nie, to się nie wytnie. Zobaczymy. Dobra, tak czy siak. Ruszyliśmy, jak widzicie sobie przejechaliśmy z całą pętlę naszą metrę Młociny. Młociny tak na właściwie. Tutaj mamy GUS albo ZUS, już nie pamiętam. ZUS tutaj jest chyba. Coś tam było z ZUS-em, pamiętam. Ogólnie jak widzicie nasza prędkość dzisiaj też średnia jest, przeciętna prędkość to jest 18,1 km, więc możecie się zastanawiać. Całkiem nieźle to Avizorz wykręcił. Ale powiem wam, że gdybym usunął jeszcze parę przerw, to by było jeszcze lepiej. Tu jakiś gościu mnie rzeczywiście stawną, to musiałem stawnąć na niego. Jak widzicie, nasza też ma mini mapka, jest bardzo fajnie piękna. Jestem też z fanagą ciekawy, ile kilometrów przyjadę w dzisiejszym odcinku, bo już przyjechałem 400 metrów, więc całkiem nieźle. I oto nasza galeria Młociny. Galeria Młociny ma jedną wielką wadę. Mianowicie całkowicie mi tutaj zajęła chodnik i nie mogę nigdzie tak właściwie dojechać. Ale pomijając to, nie, całkiem mi się podoba, że podoba, bo jak już ją otworzą, to parę ścieżek to będą zostawili. Więc to jest na pewno na ich plus. Ale co i jak, gdzie to będzie wyglądać, to jeszcze zobaczymy w przyszłości. Niestety, jak widzicie, musiałem trochę pokręcić tutaj się parkami, dlatego tutaj taki był mały zygzaczek. Ale już po chwili naprawiamy. Galeria Młociny jakoś wkrótce ma być nawet otwierana, może już jest nawet otwarta, tak jak ja nadaję własny odcinek. Chociaż to wątpię, bo by mówili jakoś bardziej w telewizji czy coś, cokolwiek. I niestety, jak zaraz zauważycie, trasa dla pieszych i dla rowerów, przy okazji tu jest na przykład ścieżka rowerowa, będzie wkrótce oddana. Jest w takim blaszaku, w takiej siatce ciekawej. Więc naprawdę ubaw pachy, jak jechałem tutaj na Petrodillo, żeby nie wpaść w żadną tych siatek. Ale ogólnie naprawdę całkiem ciekawie. No to było oczywiście później musiałem przyjść tego pana, no bo jednak, przepraszam pana, ale ja tutaj na Petrodillo jedę. Pozostałem. No, nawet macie tutaj przystanek autobusowy. Nowiutki, świeżutki z łapeczką, więc na ten sekwenie nawet z daszkiem. Ale jak możecie się domyślać, tutaj to wszystko będzie już wkrótce oddane. Jak będzie, oczywiście się tym przejedziemy, żeby nie było. Może nawet zwiedzę dla was galerię. I jakby coś tylko powiem, bo jeszcze YouTube się ostatnio pogorszył. Nie mogę już nagrywać live'ów prosto z telefonu. Więc jak chcę jakieś nowinki, newsy z Warszawy, to mogę wam je pokazać dopiero kiedy wrócę do domu. Albo z poziomu komputera, bo niestety YouTube idzie na lepsze jutro, co nie? Jej! Dobra, ale nie będziemy tutaj mówić o YouTube dzisiaj, bo to nie o to chodzi w dzisiejszym odcinku. Jak widzicie, mamy jeszcze jakiś ostatni dźwig, który został tutaj odbudowy naszej galerii. I ogólnie całkiem nieźle tutaj też się najechało, więc nie było aż tak źle. Nie mam co na do dzisiaj, w sumie też tego co. Ale tak, gadu, a my tutaj jedziemy cały czas. Przejechaliśmy już prawie kilometr. Coś tam nawet ja mówiłem przy nagrywaniu. Tego się niestety już chyba nigdy nie dowiem, co tak właściwie tam mówiłem. Dlatego te odcinki są dosyć stare. Bo dużo ich nagrałem naraz, a teraz je wszystkie po kolei puszczam. Tak. Jeszcze była jakaś tam przerwa tygodniowa. O, kilometr minął. Dokładnie. No i tutaj to jest, ogólnie tutaj też się bardzo ciekawie kończą te nasze wszystkie ścieżki.
No, na przykład tu jest jedyny moment, kiedy się zatrzymałem nawet w Lidlo. Nie z przyczyn światłowych, no bo musiałem podnieść robot, żeby wejść na ten krawędź, nie był jakiś strasznie wysoki. Jak widzicie, cały czas jedziemy w barierkach. Pierwszy utwór, to oczywiście możecie się domyślać, to był z Secret Agent Clank. Drugi utwór jest z Ratchet and Clank Quest for Booty. I tutaj, jeżeli ktoś się przyjrzy uważnie, to może zauważyć, że nasze obydwie ścieżki dobrowe, które są po lewej i po prawej stronie, zjeżdżają nagle na środek ulicy. Nie wiem, po co oni to zrobili, ale dobra. W sensie, wjeżdżają w ulicę po prostu. Odwrócić będą mieli zjazd i wjazd na ulicę. Tak dla mnie to całkiem nawet dobre rozwiązanie. Ale mogliby przyciągnąć już tę ścieżkę trochę dalej. Byłoby lepiej na pewno. No i przez to, że tutaj też budują tą galerię, to żadne autobusy ten nie jeżdżą. Więc to na pewno też jakieś utrudnienie może być. Bambaje jeżdżą, więc to nie jest problem. No, moja ścieżka dobrała się tutaj zaczyna, więc elegancko przejechałem jak to się powinno robić. Tu jest też zajezdnia żoli, bo jeszcze dla mnie niewidzący, dlatego tu jest tyle tych bambajów. No, Quest for Booty to jest jedna z moich głównych części. Ale oczywiście w kolejnym odcinku, w którym będziemy sobie jeździć na pobiałęce, w sumie to nie, lepiej nie mogło paść, żeby w pobiałęce sobie jeździć, to był jakiś specjalny odcinek. Ale no dobra, tak czy siak. Spokojnie, Abyssonosz, spokojnie. Dobra, jedziemy sobie już prosto i zaczynamy powoli pierwsze nasze przyspieszenie czy coś. Bo w końcu tutaj, no wiecie, przyspieszamy, tak? Jakieś makro, no to wiadomo, wiadomo, a poza tym wy już mnie znacie i wiecie, że to nie pierwszy raz tędy już jedziemy, więc wiecie mniej więcej, jak to też nawet będzie wyglądać, czy coś. Gdzie jesteśmy, co i jak i... Takie to miejsce już kiedyś nagrywałem dla was, no. Jak widzicie, lekko przyspieszamy do tam 30 paru kilometrów z hakiem nawet. 34... 36... 37... 38... 40... 41... 41 i 3. To był max, który teraz wyciągnęliśmy. Zobaczymy, ile będzie na Białęce, tam jeżeli się lepiej. Ale nie, serio, zobaczymy, ile tam mi się uda wyciągnąć. Znaczy, ja wiem, ile uda mi się wyciągnąć, ale zobaczymy, ile nam się tutaj uda wyciągnąć. No, ale oczywiście to jest z górki, więc się nie liczy do naszych prędkości maksymalnych, jakie ja robię na swoich własnych nogach. Ale przede mną na przykład jutro nagrywam bardzo ciekawy odcinek. Bardzo ciekawy, ponieważ jest bardzo ciekawy, jak ja tak go właściwie nagram. Jeszcze nie wiem. Ale dobra, tak czy siak, z kolegą 30 km, zwalniamy, skręcamy i lecimy sobie w tej rzeki, spędzimy się przez zakręt ścieżki, oczywiście się słuchamy naszych znaków i tak dalej. Jakby tylko coś powiem wam tylko, że będę jechać do Opacza z Los Dolphy, nawet Lillo. Dla was to jest tego samego dnia, kiedy ja to nagrywam, ale dla mnie to jest jutro, więc... Więc no, mam nadzieję, że mi się uda, jestem ciekawy trochę tego sam. Czy mi się uda dojechać, bo jeszcze nigdy nie jechałem tą trasą, a nie ma tam wszystkich ścieżek robotowych, nawet chodników nie ma wszędzie w teorii. Ale jak to się mówi, raz się żyje. Dobrze, no i jedziemy. Tutaj oczywiście trochę nam się rowerek zwolni i cała nasza prędkość i ogólnie. Na przyczyn oczywistych takich będziemy jechać pod górkę, więc z górą. Dużo, więc no... No to no jednak jazda pod górkę, to wiecie, mimo wszystko to nie jest to. Tym bardziej, że ja jestem tutaj w trakcie maratona, a w trakcie maratonu, wiecie, jestem trochę bardziej zmęczony. Chociaż w trakcie maratonu też bardziej mogę jeździć szybciej. Ale tu dzięki tym dwóm panom, kolesiom, którzy jechali przede mną, nawet całkiem mi się udało wyciągnąć. Bo kiedyś to musiałem schodzić z roweru i go dociągnąć do maksa. Tutaj. Natomiast teraz, to ja nawet na C-kilwu jeszcze czasem na trójeczce dojeżdżam do jakiegoś momentu, później na dwójkę zmieniam na biegi. Ale teraz to cyk na dwójeczce wyjeżdżam, a nie, że schodzę i nie dojeżdżam. To nie te czasy. Ogólnie jakby kiedyś tu zamknęli przypadkiem w Bambaje, bo był jakiś remont czy coś, na nowatworach gdzieś czy coś, to oczywiście możecie się myśleć, ja się skromnie powiedział, że przyjadę tą ścieżką rowerową, która jest obok, mówię oczywiście o tym torowisku, żeby zobaczyć, jak to się jeździło. Ale tu jest bardziej trochę nielegalnie i zobaczymy, bo też jest mała... mało jak uciekać z gdyby jednak jakiś Bambaj przyjechał. Dobra, tak czy siak. Mniejsza z moim gadaniem, bo jechaliśmy już na morz, więc gdzie nam się ma i lecimy. Powoli jak widzicie też się rozkręca, mamy taką parabolę małą, która się powoli zaczyna podnosić do góry. Bardzo, nawet tutaj ma mamy. Już jesteśmy, nawet jedziemy szybciej niż ponad naszą średnią. Mówię, średnio to jest bardzo zasadnicza, bo jeszcze nam licza dwie początki przykryły się zazwyczaj 0 km. Akurat z tym zaczyna się zajmować w najbliższych już odcinkach, żeby to trochę lepiej wyglądało. Dobra, tak czy siak. Kończy nam się ten dziś aktualny utwór z Modnation.
I przechodzimy do jeszcze do jednego utworu z jeszcze jednej innej gry. Oczywiście głównie z gier wam puszczę muzykę, taka. No tak jak, chociaż takiego nie było Queen, to trochę co innego. Ale tu jest na przykład Ratchet & Clank, A Crack in Time. Oj, już ta gierka trochę jest starsza. No, z twojego idzie Swing. To była H2, tak mi się wydaje. No ma, tak czy siak. Tutaj wam chciałem puścić ten utwór, ponieważ tego typu utwory będziemy słuchać w kolejnym odcinku. I to jest zresztą też gra, którą przeszedłem na platynę, na PlayStation oczywiście. Jako to była moja pierwsza platyna i wszystkie te doty przechodziłem głównie na Białęce. I właśnie tutaj jak wkroczyliśmy przez granicę, w dzielnicy wjechaliśmy do tak stwierdzie. Nie no, ten utwór tutaj będzie po prostu idealnie pasował do tego, tej kwintesencji. Dzisiaj przejdziemy to sobie około 4 km z tego co widzę. Mówię koło, bo widzę, że będzie po nim mniej, ale ogólnie naprawdę całkiem nieźle, bo ten dziś, na was dzisiejszy, dla mnie jutrzejszy odcinek, który będę musiał przejechać, będzie mieli właśnie jakieś tam 4-1 km czy coś. Będę mieć na niego też mało czasu, będę mieć jeszcze świata po drodze, więc zobaczymy jak mi się uda. I lecimy w dół. Widzicie ten podskok do góry w na wykresie? To znaczy, że tu mocno przyspieszymy. Leciliśmy od 30, 34, 36, 38, 39, 40. Zobaczymy, czy damy dalej. 41 i 6, 42 i 5, 42, 43 i 7. 43 i 7 to jest nowy rekord, chyba. Tak mi się wydaje. W prędkościach nawet Lila. Muszę obejrzeć jeszcze zjazd obok. Zjazd do parku przy parku łazienkowskim. W parku obok łazienkach. Ale według mnie wydaje mi się, że 43 i 7 km na godzinę, które udało mi się tu wyciągnąć, w piku oczywiście. To i tak jest naprawdę całkiem porządna prędkość. Nie jedną taksówkę bym taką prędkością już wyprzedził na warszawskich ulicach. Jeżeli oczywiście wiecie o tym, kto chodzi, macie poczucie humoru. Jak widzicie, powoli też dojeżdżamy do końca. No dzisiejszy odcinek też nie jest jakoś tam strasznie długi oczywiście. No. Ja ostatnio też nie chcę wam jakoś dawać długich odcinków, coś oczywistych, ja też chcę pójść spać na przykład. I różne inne rzeczy takie tam. Będę musiał się o 7.30 obudzić, żeby wstać nawet Lidl. Ale jak to się mówi, nie takie rzeczy się dobiło. To nie jest już gimnazjum w policji. Inna pół. Jak widzicie tutaj, dwie osoby stwierdziły, nie wiem, wyprzedzimy go nawet, jeżeli mamy czerwone światło. Nie to, że ja się tak nigdy nie zachowuję, no ale oczywiście wiecie o co mi chodzi. Powolutku dojeżdżamy sobie i stoimy na światach na jedno to z najbardziej irytujących świateł dla rowerzystów i pieszych, ponieważ one się rzadko kiedy połączają na zielone. O, ale mi akurat z tego co widzę, tutaj się całkiem źle udało. Cały czas z elektronów, ale podskoczyło. No i dojeżdżamy już tak właściwie do finiszu. Dzisiejszego odcinka. Więc nie dużo mówić. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. O, jakiś mały agent tu będę chciał wjechać. Jeżeli tak, możecie zostać w górę. Jeżeli jesteście nowi, możecie kliknąć subskrybuj ten dziwny znaczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków z tego, z polityki, kolejnych odcinków z LEGO, jeżeli pojawią się kiedyś, jak będę mieć aparat dobry. No i oczywiście z City, z Minecrafta i innych serii na moim kanale, które się cały czas odbywają i będą się dalej odbywać powolutku i dalej. Cześć!